Z Ewangelii według świętego Jana. Gdy Jezus ukazał się swoim uczniom i spożył z nimi śniadanie, rzekł do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie więcej aniżeli ci? Odpowiedział mu: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: Paś baranki moje. I powtórnie powiedział do niego: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie? Odparł mu: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: Paś owce moje. Powiedział mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: Czy kochasz mnie? I rzekł do niego: Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego Jezus: Paś owce moje. Zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci, gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A wypowiedziawszy to, rzekł do niego: Pójdź za mną. Jak czytam tę Ewangelię, to kojarzy mi się ksiądz, który zadaje to samo pytanie dzieciom i udaje, że nie słyszy. Żeby dzieciaki za każdym następnym i tym samym pytaniem powiedziały głośniej odpowiedź. Po co Jezus trzy razy pyta? Czy na pamiątkę trzykrotnego zaparcia się Piotra wobec Jezusa? Być może tak. Chociaż nie na tym chcę dzisiaj skupić naszą uwagę i nasze serce. Spójrzmy na Szymona, bo tak się dzisiaj do niego zwraca Jezus. Jest on w jakimś środku swojego życia. Słyszymy słowa Jezusa o rzeczach przeszłych. Piotr, kiedy był młodszy, sam decydował o swoim życiu. Chodziłeś, dokąd chciałeś. Był rybakiem, łowił, pracował. Decydował, kiedy wypłynie. Potem Jezus mówi o rzeczach przyszłych. Piotr nie będzie już decydował sam, ale raczej da się poprowadzić, czyli ktoś będzie jego przewodnikiem. Jedną z pierwszych zajawek tej przyszłości była scena z nad Jeziora Galilejskiego, przed dzisiejszą Ewangelią, gdzie Piotr posłuchał kogoś innego. Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie ryby, wiele ryb. Tym kimś innym był Jezus. Ale Piotr jest tu i teraz, jakby na rozdrożu życia. Nastąpiło spotkanie z Jezusem zmartwychwstałym, co nie do końca zmieniło jego życie, chociaż utwierdziło go w wielu sprawach, o których mówił Jezus, gdy nauczał. Już widać sporą zmianę. Zarzucił sieć, jak prosił Jezus zmartwychwstały, choć nie wiedział, że to on i choć po ludzku nie miało to zbytnio sensu. Największa zmiana w Piotrze, a może najbardziej dostrzegalna, dokonuje się po zesłaniu Ducha Świętego. Piotr idzie tam, gdzie Duch prowadzi, mówi, co Duch podpowiada i nawraca się po pierwszym kazaniu około 3000 dusz. Kochani, moc nie pochodzi od nas. Jeszcze się o tym nie przekonałaś? Nie przekonałeś? Dobrze postawić sobie pytanie, w którym momencie jestem ja? Czy jeszcze sam decyduję o sobie, o swoich planach? Czy może jestem w środku, trochę rozdarty jak Piotr, który zarzekał się, że życie odda, a tu nagle zaparł się mistrza? A może jestem gotów na wszystko, co da mi Jezus przez swego Ducha Świętego, gdzie mnie poprowadzi, choć to po ludzku może być w ogóle niezrozumiałe, nielogiczne? W którym momencie wiary jestem dzisiaj? Zadanie na dziś. Otwórz swoje serce na Ducha Świętego, czyli pozwól działać Jemu w Twoim życiu, przejąć ster, kierownicę, czy jak to sobie nazwiesz. Już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus, abyśmy mogli w każdej chwili powtarzać te słowa.